dzień dobry, stało się, jesteśmy, witamy się z Państwem. Na razie takie wstępne dzień dobry po to, żeby konkretnie dzień dobry powiedzieć za kilka minut i poprawić Państwo humor, a to za sprawą zwierzaków, które pojawią się w pytaniu na śniadanie. Również zapraszam na spotkanie z gwiazdami, będzie Zbyszek Zamachowski, Kamila Urzędowska, także to już za chwilę, zostańcie z nami. Już za chwilę. No to teraz już konkretnie. Dzień dobry, jak to miło, że jesteście Państwo z nami od samego rana. Pytanie na śniadanie. Katarzyna Pakosińska. Piotr Wojdyło. Dzień dobry, mówimy wszystkim telewidzom, telewizyjnej dwójki, telewizji Polonia. No i mam nadzieję, takie nieodparte wrażenie, że czeka na Państwa dzisiaj dużo niespodzianek. Będziemy podnosić poziom endorfin, wprawiać Państwa w dobrą energię. Ale podpowiemy też, co zrobić, kiedy mamy w życiu za dużo stresu. Są skuteczne sposoby na to. Ja dzisiaj nie ukrywam, tego stresu rano było dużo. Dużo, ale skutecznie sobie z nim poradziłem. No, właśnie, proszę za sprawą bardzo. Takich zwierzaków. A wiesz, Kasiu, co robiłem przed programem? Pytać czy odpuścić? Pytać. Bo no to taka polecajka też dla naszych widzów. Otóż wiewiórki oglądałem na rolkach. I to naprawdę na bardzo mocno mnie uspokoiło. Mnóstwo stresu odeszło, a jeszcze więcej odejdzie na żywo w czasie programu, bo zastosujemy szczeniakoterapię. Będziemy dla Państwa wspaniałą niespodziankę i zwierzaki na żywo. O właśnie, takie sympatyczne, jak te, które tutaj właśnie na ekranie teraz widzimy. A już za chwilę na ekranie pojawią się pogodowe mapy, czyli czas na pogodoterapię. Dziemowit Pędziwiak. Dzień dobry. Dziemowit, wreszcie na żywo. Kłaniam się. Bardzo mi miło. Kłaniam się. Dzień dobry. Dziemowicie, przepraszam, że takie pytanie, tak, ale jest zaplanowane w miarę. Jaka jest pogoda w Mrągowie? W tej chwili 2 stopnie, chmury i na poprawę raczej nie ma co liczyć. Rozumiem, że pytasz o coś, co będzie się działo na zewnątrz. W zasadzie nie. Coś, co się dawno, dawno temu działo. Ponieważ właśnie dzisiaj obchodzona jest rocznica, bo 20 lutego 1444 roku Mrągowo otrzymało prawa miejskie. I bardzo chciałabym serdecznie uhonorować Mrągowo i jego mieszkańców. Kraków zdecydowanie starszy. Prawa miejskie dużo wcześniej. Natomiast też mamy w Krakowie okrągłą rocznicę dzisiaj. Otóż 58 lat, odkąd założono Teatr Stół. Wyjątkowy teatr. Krakowski. Piotr jest z Krakowa. Jestem z Krakowa, od razu się tutaj przedstawiłem po krakowsku. To ja zawsze jak patrzę na to zdjęcie, bo często je pokazujemy, mówię, że tam oto pod ratuszem mamy fantastyczną scenę Teatru z kolei Ludowego, tak jest, która jest konkurencją dla Teatru 100. No, to jest bardzo wiele wspomnień, także oczywiście nie rozwijajmy się jeszcze za wcześnie, jeszcze za rano. Każdy ma w każdej z uliczek niemal jakieś wspomnienie. Dobrze. Zostawiamy cię. Dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa, w Krakowie w tej chwili około 600. Nie wiem, czy wiecie, marchewka to jest najstarsze korzeniowe warzywo i pochodzi ze Środkowej Azji. Tak, tak. Nasza marchewka. Pewnie kojarzycie marchewkę z groszkiem rozgotowaną. Kojarzymy. Marchewka z groszkiem. Albo surówka z jabłkiem tart. Ta. Zawsze, kiedy pytano mnie, czy wybieram kij, czy marchewkę, wybierałem marchewkę, a tutaj marchewkę od razu dostaję od Joli. No i widzisz, słuchajcie, ja oczywiście na śniadanko marchewkowe placki, ale chciałabym zaproponować wam zupę, która opiera się oczywiście na marchewce, ale nie będzie to nudna zupa. Co powiecie na marchewkę połączoną z taką dosyć ostrą pastą harisą? Czyli jest tutaj moc. Możesz wymieszać, Piotr. Uważaj, bo ciepłe. Harisa, bardzo tak. Tu się z Kasią już umówiliśmy, że Kasia będzie jadła, a ja będę mieszał. Tak, od razu to ustalmy, proszę Państwa. Piotr się uczył tak, żeby odtwarzać potem w domu. Dobrze. Nie dość, że na zmywaku jest dobry, to również w kuchni. Pomoże. Słuchajcie, marchewkę możecie podpiec w garnku, ale możemy ją wrzucić do piekarnika. Więc jeśli tutaj dobrze wymieszasz, to ja zaraz wrzucę. I teraz tak, aby osłodzić, dorzucam trochę soku z pomarańczy. Kasia, tak, pasuje czy nie pasuje? Z pomarańczy, bardzo. Bardzo. Jak kolorystycznie na pewno. Prawda? Smakowo też, kochani, więc dorzucam. Sok z pomarańczy też będzie powodował, że marchewka będzie się pięknie karmelizować. No nie wycisnęło się do końca, nie wyrzucam, tylko daję do brytwanki tam, gdzie jest fenty. Myślałam, ponieważ na górę chcesz zjeść. Ja bym to wykorzystała. No. A, ja też wykorzystam. Zero waste, prawda? Może, tak? Dobrze myślę? Tak, czyli marchewka się upiecze. Ja też coś mogę. Okej. I połączę z bulionem. Natomiast na górę, tak chciałabym, wiesz, żeby było... Jakie to jest zdrowe. Kasia, ale to jest pyszne. To jest pyszne. Ja się muszę nauczyć jeść, bo to jest bardzo zdrowe. Jestem do tego przekonywana, ale tak trochę jak do jeża. No. Można też pić. Można, wszystko, można zmiksować, pić. Ale słuchajcie, koper włoski no, ma taki anyszkowy posmak. Taki trochę, pamiętasz, jak dzieciom dawałaś herbatkę na kolki?
Na kolki? Taki... Na kolki to trochę inne rzeczy, ale nie ma czym mówić. Okej, państwo na pewno pamiętają. Ja na nie dobry przepadam. Sen też się pije kopę też. Włoski. Natomiast zobaczcie, tutaj mam już wrzucone trochę oliwy i sól pieprzka się jest w młynkach. Tak. Poproszę, dorzucisz tutaj. Też sól? Proszę. Na fenku. Powiedz, tak po prostu kręcisz. No musisz tam wkręcić trochę tej soli. Dobrze. I ja dodam jeszcze kolendrę ziarna. O, tak. I kumin. Będzie pięknie pachniało. Kolendrę po gruzińsku. Kindzi. I słuchajcie, to i to ląduje w piekarniku. I jeśli marchewki się podrumienią... Nie. Mam nadzieję, że tego nie spieprzysz. I to będzie na górę. Taki top. Dobrze, to jest a marchewka będzie w bulionie zmiksowana. Otworzysz piekarnik. Tak. Proszę państwa, wrzucamy 200 stopni. Przyrumienienie. Może być. I niech się rumieni, jak lekko nabierze koloru, czyli się skarmelizuje bulion. I czym byście zaciągnęli taką śmietankę? Nasza babcia, mama, śmietaną? Śmietanką. Śmietanką. A co powiecie na śmietankę kokosową? Ach, no jest okej? To jest bardzo tak. To jest bardzo tak, no to ja to uwielbiam. Ja tak zwany typ rolniczy i wiem, że jakoś za bardzo śmietaną to nie wszyscy są po nie drodze. Wszyscy. Więc może taka jogurtowa była. A zresztą lepsza. Znacie mnie, ja eksperymentuję w kuchni i dla mnie jest fajne odkrywanie nowych smaków. Mam nadzieję, że dzisiaj ta pomarańcza, marchewka i śmietanka kokosowa naprawdę podbije wasze gusta. Mało tego, zobaczcie, mamy jeszcze marchewki kolorowe. Jedliście kiedyś w ogóle? Kolorowe marchewki? Oczywiście, że tak. Tak na razie opowiadamy. No. A gdzie takie marchewki można kupić? No wiesz co, na pewno jakieś targowiska. Każdy z was na pewno ma takie miejsce, gdzie się wybiera po super warzywa. Tak nasz lokalny bazarek. Tak jest. I zobaczcie, wystarczy taką marchewkę pokroić na takie paski. Mhm. To w ogóle wymieszane z ziołami, z oliwą, jest świetną surówką. Taką, tą co my mamy z tartym jabłkiem. Ale ja bym chciała też jeszcze wykorzystać na samą górę. Uwaga, marchewka fioletowa trochę barwi, więc... Myślałam, że taki burak. Bardzo mały burak, mówiąc krótko. Myślę, że jakaś to mieszanka, jakaś krzyżówka musi być. I słuchajcie, jeśli ja tutaj do końca, to tak wiecie, żmudnie sobie zetrę i doprawię, to tak, że mogę na samą górę dać. Aha. Czyli wiecie, gorąca, kremowa zupa, a na to zimne, chrupiące wstążki. Kolory też smakują przecież. Tak. Powiedz, czy ta zupa do 11, że tak będzie. Powiem? Będzie. Będzie. Będzie marchewka. Kolejna optymistyczna wiadomość. Na karmie, słuchajcie, fenku jeszcze tutaj. Dobrze. Zobaczek. To wiemy już, co jeszcze będzie dzisiaj u nas na stole. Zobaczmy w takim razie, co jeszcze w pytaniu na śniadanie. Ja tu jeszcze trochę postoję. Za chwilę w pytaniu na śniadanie. Musimy państwu zdradzić z Kasią pewien sekret. Otóż przyszliśmy dzisiaj do Oli nie na plotki, ale bardziej na korepetycję. Na korepetycję, że czerwony dywan to taki słaby temat dla nas, więc prosimy wszystko dokładnie, powoli tłumaczyć. Mam nadzieję, że po dzisiejszym... Dzień dobry państwu. Czerwonym dywanie po prostu to będzie wasz ulubiony segment, bo byli już tacy prowadzący, którzy tak nie za bardzo pozdrawiamy Łukasza Nowickiego, a później to był ulubiony jego segment. Więc tak, sprawa jest pierwsza. Jakoś tak się złożyło, że ostatnio wszystkie nowe pary nasze trafiają właśnie do mnie na te korepetycje pierwsze i ja witam. Ale wszyscy się przyznają? Nie wszyscy, ale ja zawsze ich witam przytulasem, więc no tradycja musi stać się zadość. Ostatnia nasza nowa para. Witajcie kochani. No i tak to można korepetycje zaczynać. Dobrze, tylko trzeba trzymać sukienkę z tyłu, bo krótka. To jest pierwsza sprawa. Bardzo się cieszymy, że jesteście. A druga sprawa jest taka, że ja dzisiaj jestem w Palemkach i niektórzy z państwa mogą się zastanawiać, co ta Gryszowa już w Palma jej odbiła, czy co? Gorąco jej się zrobiło? No nie, słuchajcie. Jest taka mała wyspa, nazywa się Barbados. I na tej wyspie urodziła się, została ambasadorką, a także bohaterką narodową, taka gwiazda jak... Coś wam się wida? No. Rihanna, oczywiście. Umbrella. Tak jest. No i wyobraźcie sobie... To jest koniec mojej wiedzy. Umbrella. Tak, umbrella, wiem. Ale jeszcze wiem, moda. Moda wiem, też. Moda. Będzie tak. Też o modzie. No, słuchajcie, ona dzisiaj obchodzi 36 urodziny, więc świętujemy wszyscy razem z Rihanną. A ona naprawdę zapisała się w tej historii i muzycznej, i modowej bardzo. I cały czas pisze te kolejne karty. Miała 16 lat, kiedy została odkryta, bo właśnie urodziła się na Barbadosie i pochodziła z takiej niełatwej rodziny, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o to, jak to sobie życie później poukładać, bo tata był niestety uzależniony od narkotyków. Mama była pracoholiczką. Rihanna mocno starała się wspierać swoich rodziców, no, w tym, żeby jakoś
dawać radę, tak, do końca miesiąca wyciągnąć koniec z końcem, natomiast łatwo nie było. I kiedy miała 16 lat, śpiewała gdzieś tam w barbadoskim klubie i została odkryta przez jednego z amerykańskich producentów, który zaprosił ją do Stanów Zjednoczonych. Ona postanowiła w tak młodym wieku, czyli trochę American Dream. American Dream. Z jednej strony urodziny, a z drugiej jubileusz 20-lecia pracy. Mniej więcej tak, 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 możemy tak śmiało powiedzieć. No i ona 16-latka, jeszcze taka, wiecie, nieopierzona, jak ja sobie przypominam siebie, jak miałam 16 lat i miałabym teraz nagle do Stanów Zjednoczonych. No odważna decyzja, ale zaowocowała. Poradziła sobie. Tak jest, tak jest. No i zobaczcie też, jak ona się zmieniała właśnie. Kasiu, wspomniałaś o tej modzie. Ona lansowała trendy, nadal to robi. Zresztą teraz została mamą już podwójną i też wylansowała taką modę na eksponowanie brzuszka ciążowego, bo no, do tej pory to tak się eksponowało, ale jednak poprzez tak, ewentualnie sukienkę, do sesji zdjęciowych, prawda? Takie artystyczne sesje, ale tak, ona na już, co dzień. Ona już hop hura ogłosiła ciążę, po prostu wybierając się na spacer ze swoim partnerem, ASAP-em. No i paparazzi właśnie zrobili te zdjęcia z brzuszkiem, który był kompletnie odkryty, bez żadnej warstwy. I teraz kolejne gwiazdy ten trend też starają się wturować mu i też no, trochę kopiować Rihannę, umówmy się. Więc urodzinowo z Rihanną. Tak, życzymy jej wszystkiego najlepszego. Tak. Ja zawsze lubię się tak pośmiać, ale może jest w tym jakieś ziarenko prawdy, że na TVP Polonia akurat nas Rihanna ogląda, bo jesteśmy na całym świecie, więc wszystkiego najlepszego. Dzisiaj warto sobie potańczyć do hitów Rihanny. No a też słuchajcie, ona mnóstwo nagród, bo wielokrotna laureatka Grammy i też była nominowana do Oscara, więc naprawdę to nie tylko jest tak, że ona sobie śpiewa. Na poważnie, naprawdę. Tak, tak, tak. A co u Brada Pitta? No, o Oscarach. Bo widzę, na poważnie się zrobiło. Na poważnie co tu się dzieje? Obok niego. To już nie jest Angelina, prawda? To już nie jest Angelina. Nie, jest nie, ale słuchaj, jest nieźle. Już wiesz, że to nie ona, także tak. Jest dobrze. Inez de Ramon, tak nazywa się jego partnerka, o której już tak mniej więcej od 2 lat mówiło się, plotkowano, że oni są razem, że się spotykają. Byli kilkukrotnie przyłapywani przez paparazzi na randkach, na spacerach wspólnych. Teraz już oficjalnie Brad Pitt nazywa ją swoją dziewczyną i właśnie po Angelinie Jolie, po tym hucznym rozstaniu, rozwodzie wieloletnim, to jest pierwsza kobieta w jego życiu, do której on się tak otworzył i która naprawdę dała mu nadzieję, że tę miłość jeszcze można odkryć w życiu i spotykają się. No i właśnie, kolejny etap w ich związku. Okazuje się, że Inez de Ramon przeprowadziła się do jego, chciałam powiedzieć mieszkania, ale chyba w przypadku Brada Pitta mamy na myśli posiadłość. To nie jest kawalerka 38 metrów na kwadracie. Raczej do posiadłości, apartamentu. Czyli robi się poważnie. Tak jest, w Kalifornii. No i rzeczywiście, jak mówią osoby z bliskiego otoczenia Brada Pitta, a my takie osoby lubimy najbardziej, bo przekazują najwięcej informacji, wspomina tak. Od czasu rozwodu Brad umawiał się na randki, ale nigdy na poważnie. To pierwszy poważny związek, no i Brad nie mógłby być szczęśliwszy. Dzięki Inez ponownie odnalazł swoją iskrę. To naprawdę niesamowite, bo Brad to świetny facet, zasługuje na szczęście. Ciekawe, co to Jennifer Aniston? Wypowiada się coś? Prawda? Tak, oni się przyjaźnią. Oni, mimo tego, że się rozstali, mimo że mówiło się o tym, że on po prostu ją zdradził z Angeliną Jolie, też były takie informacje, że ją zostawił, dlatego że bardzo mu zależało na potomstwie, a Jennifer Aniston no, nie mogła mieć dzieci. No, tam dużo, dużo zamieszania. Natomiast między nimi absolutnie żadnego konfliktu. Oni się bardzo wspierają i mało tego, George Clooney, który też jest w ich takim przyjacielskim trójkącie, no, to był bardzo zniesmaczony, że brat pozostawił Jennifer Aniston, no ale ostatecznie jakoś Brad się wszyscy dogadali. Ma jakieś problemy? Takie coś tutaj włosowo coś? No jak, niego jest w porządku. Nie miał właśnie. Mi się wydaje, że właśnie wygląda. Tutaj włosowo. Genetycznie został dobrze obdarowany. Myślę, że lepiej niż Robert Redford. Też Piotr się nie grozi chyba. Piotr jest z Krakowa, nie, jemu nic nie grozi. A, nic, bo on jest z Krakowa, to tak, przepraszam. No tak, ale są tacy mężczyźni, także wśród gwiazd, które właśnie zdecydowały się na przeszczep włosów. My bardzo często na czerwonym dywanie mówimy o tych transformacjach, zabiegach medycyny estetycznej, jeśli chodzi o kobiety. Mhm. A przecież mężczyzn też to dotyczy. No i tak, nawet... Tylko jeszcze o tym nie mówię otwarcie. A już niektórzy mówią. I właśnie takie przykłady będę miała dla was dzisiaj. Na przykład Misiek Koterski, który na taki
taki zabieg zdecydował się, no nawet nie w Polsce zrobić, tylko wybrał się do Turcji. W ogóle to jest chyba jakaś taka moda. Taki modny kierunek, jeżeli chodzi o włosy. No właśnie, tak słyszałam. Sam właśnie Misiek Koterski powiedział, że może nie wygląda to zbyt fenomenalnie. To był podpis do zdjęcia. Tak, to są zdjęcia przed, a za moment państwo zobaczą właśnie w tej składance takie zdjęcia tuż po zabiegu, kiedy ma takie, wiecie, takie kropeczki na głowie. Tutaj już jest po. No i powiedział tak, może na dziś stan moich włosów nie wygląda zbyt fenomenalnie, ale efekty mają być wspaniałe. Taki zabieg podobno w Polsce kosztuje majątek, a w Turcji 3 razy mniej. No ale muszę przyznać, że przy takim zabiegu stres jest. Ale to nie jeden mężczyzna, który się przyznał do tego, że nie, absolutnie. Rafał Maślak, mister Polski. Co by się wydawało? No mister, jego też takie sprawy nie dotyczą jak naszego Piotrka, prawda? A tu się okazuje, że jednak masz, Piotrek, przewagę nad Rafałem Maślakiem nawet. Bo Rafał tak na taki zabieg się zdecydował, chociaż wydawało się, zobaczcie, to są zdjęcia przed, że tu nie ma jakiegoś większego problemu, no ale jednak trochę może za kola, trochę tą fryzurą próbował ukryć co nieco i na taki zabieg też się też to jest dobry sposób. Ja też często z takiego można korzysta. Troszeczkę sobie pożyczyć włosy. Przerzucić? No właśnie. Tak. Widzę, że biceps ma mniejszy, ale włosów kontaktu. Więcej, więc sprawiedliwość jakaś jest. No tak, a tu już zdjęcia po, jakby tutaj zachwyca z każdej strony, że tak powiem. No i Rafał to jest taka też krakowska grzywka. Tak? Krakowska grzywka? No tak, czyli Kasia się ze mnie śmieje właśnie, że z Krakowa to tak z włosami. Nie, no to bardzo, bardzo sympatyczna grzywka. No i właśnie Rafał otwarcie mówi o tym zabiegu. Nie, idzie w dobrą stronę ta rozmowa. Że, słuchajcie, że miał kompleksy, że bardzo długo nie opowiadał żonie o tym, ale zdecydował się na zabieg i go nie żałuje. A na świecie na przykład Elon Musk się zdecydował na coś takiego. David Beckham, który też ma teraz fajną fryzurę. O, zobaczcie tutaj przed i po. Kevin Costner. Ale tu jest Al Pacino, ogromna różnica. Tak, no u Davida Beckhama naprawdę. No on też ma mnóstwo sobowtórów. Czyli jednak róbcie to, panowie. Tak jest. Róbcie to, bo mam to mnóstwo sobowtórów, którzy próbują, wiecie, wyglądać tak jak on. I właśnie po nim taka fala też przyszła mężczyzn, którzy się decydowali na ten zabieg. Nie ma się czego wstydzić, absolutnie. To jest czysta genetyka, jeśli chodzi o wypadanie włosów u mężczyzn. Oczywiście. I jeśli to jest kompleks, to trzeba jak sobie najbardziej z nim jakoś radzić. Słuchajcie, tak. Przenosimy się do Berlina. Trwa 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy i mamy dla Państwa gratkę rozmowy z Kamilą Urzędowską. Na pewno świetnie Państwo pamiętają Kamilę, chociażby z ostatniej roli, za którą właśnie dostała Kamila nagrodę. Wspaniała ekranizacja powieści Chłopi. Kamila rewelacyjnie zagrała Jagnę. To są bardzo miłe historie. W ogóle bardzo dużo dzisiaj się zajmujemy chyba w związku z tym, że ta wiosna gdzieś tam się zbliża, gdzieś tam się czai za rogiem, bo przecież było o probiotykach. No a teraz proszę bardzo, w jakiej ja przestrzeni się znajduję. Trochę obcej, zresztą trochę się alienuję i jestem tutaj obok. Nasza trener personalna Edyta Litwiniuk. Dzień dobry. Co tu się dzisiaj dzieje? Z czego korzystacie? Nie jestem w stanie tego nazwać, a nawet na to wejść. Także pozwolą Państwo, że raczej z dystansem. Będę wewnętrznie trzcić. Tak, w tych butach to na pewno wyzwanie. No tak. My, szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy na steperach. Jak widzicie, mamy 3 różne stepery, a w zasadzie kolega ćwiczy na Orbitreku. Czyli taki bardziej zaawansowany steper. Tak, dokładnie, który w sumie najbardziej polecam, szczerze powiedziawszy, bo najbardziej aktywizuje wszystkie mięśnie ciała. I tak, mamy tutaj do czynienia ze steperem, czyli takim urządzeniem, które imituje nam tutaj akurat trochę wchodzenie po schodach, tam trochę bardziej taki chód w terenie. Taki Nordic Walking, prawda? Trochę taki, tak, prawda? Tak. Jest na ruchu. W miejscu, a la Michael Jackson. Dokładnie. Ja mam akurat tutaj a to są taki schody z poręczami. Tak, taki steper skrętny, który trochę bardziej aktywizuje nam pośladki, biodra, oczywiście też uda. Ale i uwaga, mam tutaj też ekspandery, które możemy użyć do ćwiczeń na górne partie ciała. Więc no naprawdę polecamy dla osób, które chcą zadbać o swoją formę tuż przed przyjściem wiosny w warunkach domowych, bo jednak ten sprzęt wspaniale nam się sprawdzi w domu. Nie zajmuje dużo miejsca. Można powiedzieć, że zastępuje chodzenie po schodach. Ale dlaczego warto, jeżeli mamy do wyboru winda albo schody, wybrać jednak schody? No to trochę tak jak zamiast auta wybrać spacer. Jednak każda forma aktywności, bez względu na to, jaka ona by nie była, ma po prostu duży, ogromny pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Chodząc po schodach, przede wszystkim wzmacniamy mięśnie, poprawiamy kondycję, ale też koordynację, równowagę naszego ciała. Przyspieszę ci to może. Rzeźbimy. Dobrze, że Kasia do mnie nie powiedziała. Znaczy, co czujesz? Też ja się przyznam, co ci rzeźbi teraz? No tak jakby wiesz, od pasa w dół rzeźbi mocno, natomiast czuję, że dzisiaj jednak chyba po programie wybiorę windę, a nie schody, bo będę trochę zmęczony. Poleca
wybrałabym jednak schody. Generalnie to, co ważne, jeżeli chcemy schudnąć, myślę, że to powinno wybrzmieć w tym programie, to niestety, szanowni państwo, musimy zadbać o deficyt kaloryczny w naszej diecie, czyli jeść troszeczkę mniej niż nasz organizm potrzebuje. Oczywiście wspierać się aktywnością. Trzeba to Joli powiedzieć, bo nie będzie tak łatwo w naszym przypadku. Ale to jest super. Ja znam tą dietę. To jest tak w skrócie, z MZ, to jest ta dieta, o której mówię. Tak, to jest taka bardzo skuteczna MZ, tak, mniej kontrolowany żreć. Kontrolowana konsumpcja. Czym to się różni? Bo tak znaczy ja tutaj inny ruch widzę. Ja oczywiście nie jestem znawcą mięśniowym. Tak, to jest czym się różnią te stepery od siebie? Ten steper jest skrętny i z ekspanderami, tak jak wspomniałam, czyli bardziej angażujący też górne partie ciała, jeśli zaczniemy z nimi ćwiczyć. Ten też jest, jak widzę, po ruchu trochę bardziej skrętny, ale jednak skręca bardziej mnie, chociaż nie z bólu. Bardziej statyczny. Ale tak, trzeba się trochę natrudzić. To nie jest na pewno tak. Na pewno tak. Jednak najbardziej polecałabym Orbitre, który nam całkowicie imituje aktywizuje całość trochę, ruch, tak, i aktywizuje całe ciało, górną obręcz, górne partie ciała, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, ale też pośladki. Mhm. To jest też świetne urządzenie, które nas może wprowadzić do biegania. Czy jakoś specjalnie nim sterujemy? Bo jeżeli mamy to w domu, czy będziemy umieli bez trenera personalnego użyć, włączyć, nastawić parametry? Tak, każdy z tych, to jest, tak jak powiedziałam, jest najbardziej zaawansowane. Widzę. Tutaj takie czujniki, jeśli przyłożymy ręce, to też nam będzie sczytywało tętno, więc to też jest super, bo szczególnie dla osób początkujących, które chcą zadbać o swoją kondycję, to musimy pilnować tego tętna, żeby one było niziutkie. Mhm. Generalnie my popełniamy ten taki oczywisty błąd, że jak wychodzimy na bieganie, na spacer, to musimy szybko, nie wiadomo jak długo i jak intensywnie, a tak naprawdę nie da się zbyt długo, jeśli jest bardzo duża intensywność, więc powinniśmy powolutku. Warto właśnie pilnować tych zakresów tętna, czyli trenować na takim sprzęcie, który nam to tętno będzie monitorowało i żeby ono było niskie. Jak jest powoli, to się chyba nic nie wydarza. Wydarza się. Dzieje się bardzo dużo, tak, ale mogę przyspieszyć. Natomiast jeżeli urządzenie w domu, to jak długo powinien trwać trening? Takie 20-30 minut dziennie, 3 razy w tygodniu. Na przykład oglądając pytanie na śniadanie, można sobie poćwiczyć. Tak, jak najbardziej do tego wykonać parę ćwiczeń wzmacniających na mięśnie brzucha, grzbietu, zjeść pyszne tutaj dania, które marchewkowe. Na przykład tak, zaprojektować sobie i tak całościowo zadbać o swoją formę, o swoje zdrowie. Jak teraz sytuacja wygląda na siłownia? Jak postanowienia noworoczne? Jesteśmy już, druga połowa lutego. Tak, ale ja właśnie... Jaka sytuacja? Generalnie widzę takie trzy rzuty zawsze. Nowy rok, nowa ja. Aha. Potem właśnie marzec, końcówka lutego, marzec, kiedy są pierwsze promienie słońca i ludzie mówią, o, już jest słońce. Czyli zdejmujemy swetry. Nowa wiosna, nowa ja. No, dokładnie, za chwilę sezon bikini, więc muszę się ogarnąć. I potem po wakacjach mówią, teraz zaczynam dużo wcześniej, bo nie zdążyłem z formą na czas, więc muszę sobie dać trochę więcej czasu. Czyli tak jak pory roku też mamy tutaj takie cykle. Poniekąd tak. Warto ćwiczyć. Też jeszcze szybko dodam, że ten sprzęt możemy wykorzystywać w domu bez jakby... nie mając wpływu na to, jakie mamy warunki pogodowe. Może padać, a my możemy ćwiczyć bez problemów. No właśnie, czyli to jest taki pierwszy, największy plus tej sytuacji. Tak, że tak naprawdę w każdych warunkach, tylko już się nie wykpimy, prawda? Że nie zdążymy, tylko jeżeli to stoi gdzieś tam nam przed oczami, czyli nie ominiemy tego. I nie jest, znaczy chociaż to może służyć jako stojak na ubrania, bo często jest tak, że ludzie kupują tutaj. Tak, ale też chodzi o to, żeby nie stał się takim stojakiem na ubrania na stałe. Dokładnie tak, to jest. Czapka. Kurtki można powiedzieć. Tak, nie, ale lepiej, szanowni państwo. I pod koniec roku choinka. Tak, ćwiczmy. No to cóż, w programie jeszcze dalej. A ty sobie ćwicz, a my zobaczymy. Forma. Smacznie zapraszamy na potrawy z marchewki. Kacper Sztuka, dziękujemy. Kompletnie się nie krępuj. Śmiało, Kacper, zapraszamy. Bo tutaj Jola cuda czyni, można powiedzieć. Tak jest, kochani, mam tutaj dużo jedzenia. No mam nadzieję, że zdrowe, bo oparte na marchewkach. Było akurat barista. Ja mam swoją zupę. Ja mam swoją zupę. Marchewki kolorowe. Słuchajcie, nie dość, że niskokaloryczne. To dużo witaminy A, szybko się robi i okazuje się, że można poczarować. Ta zupa, Kasia, nie wiem, czy przyznasz, jest zaskakująca, bo jest trochę ostra, trochę słodka, ale też ma chrupiącą wkładkę. I to jest tak zwana zupa przestrzenna, bo naprawdę tu się tak i tutaj smak się nagle wyłania i tu cię strukturę ma swoją. Ma strukturę, naprawdę, to coś takiego. Przepyszna, naprawdę przepyszna.
można. Ten przepis w sekundę. Także dobrze. Bardzo serdecznie ci Jolu, dziękujemy. Ale byś chciała jeszcze na przykład coś wiedzieć, jak, ten, co przygotowałam, czy nie? Ja chcę to jest zjeść. Tak bardzo kolorowo. To są te marchewki. No słuchajcie, jest ta tarta, czyli spód, ciasto kruche, może być francuskie, do tego ricotta, mascarpone i parmezan. I słuchajcie, kolorowe marchewki starte na obieraczce, chwilę zapieczone, chociaż tak jak powiedziałam, marchewkę można iść na surowo, więc można by było bez zapiekania. Natomiast i ciasto. Uwaga. Tutaj fotograf przyszedł i mówi, ale co to, rodzynki w środku? Ja mówię, nie, to jest ta ciemna marchewka. Więc słuchajcie, jest kolorowo, orzechowo. I słuchajcie, jeszcze placki z rana. No i pięknie. Ja chyba odwrócę kolejność Kasiu i zacznę od deseru. Naprawdę. Tak. Kasiu, bardzo dziękujemy. Także zupełnie się tutaj nie krępuj. A my bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, którzy nas tak pięknie się dopingowali. Bo wspierali. I wspierali. Tak naprawdę wielkie ucałowania dla zespołu, który wczoraj nas cudownie przywitał. Dla całej ekipy, która dzisiaj nas jak po sznurku prowadziła, szczególnie dla naszej wydawczyni. A Państwu życzymy dobrego dnia, wspaniałego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i poręcz. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.